odkryj szkoły w gminie Domaniów. Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Domaniowie oraz Szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Wierzbnie po wielu latach funkcjonowania przeszły gruntowny remont, zyskując nowy blask. Budowę szkoły podstawowej w Domaniowie rozpoczęto w 1997 roku. Dwa lata później odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej części szkoły. W październiku 2002 roku dokończono budowę i oddano do użytku drugą część, czyli budynek przeznaczony dla gimnazjum. Dzisiaj szkoła w Domaniowie kształci 226 uczniów i zatrudnia 35 pracowników. Szkoła podstawowa w Wierzbnie została wybudowana w 1948 roku na fundamentach przedwojennego budynku pełniącego funkcję urzędu. W 2005 roku rozbudowano szkołę do dzisiejszych rozmiarów. W budynku mieściło się również gimnazjum, zlikwidowane reformą oświaty z 2017 roku. W placówce uczy się 196 uczniów i pracuje 30 osób. W 2022 roku rozpoczęła się trwająca dwa lata wielka przemiana budynków szkolnych. Remont odbywał się w trakcie roku szkolnego. Był to bardzo trudny okres zarówno dla uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, jak i pracowników budowy. W remontowanej etapami szkole było ciasno, dlatego najmłodszych uczniów domaniowskiej szkoły przeniesiono do Centrum Kultury i Czytelnictwa gminy Domaniów. Mimo niekiedy spartańskich warunków i hałasu udało się przeprowadzić lekcje, uroczystości szkolne, imprezy klasowe, a rok szkolny 2022-2023 zakończył się bardzo dobrymi wynikami. Pod koniec 2023 roku udało się doprowadzić to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie do szczęśliwego finału.
Dziś szkoły podstawowe w Domaniowie i w Wierzbnie są szkołami w pełni nowoczesnymi, ekologicznymi, bezpiecznymi i dostępnymi dla niepełnosprawnych. Dzieci uczą się i spędzają przerwy w komfortowych warunkach. Można śmiało stwierdzić, że są to szkoły na miarę XXI wieku. Thank you.
Inwestycja objęła m.in. termomodernizację budynków, ocieplenie dachów, montaż rolet zewnętrznych i wymianę okien, a także drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Dokonano wymiany starych pieców na nowoczesne pompy ciepła. Zamontowano instalację fotowoltaiczną i system rekuperacji powietrza. Wymieniono i dodano nowe kaloryfery oraz oświetlenie LED-owe. Sale lekcyjne i korytarze zostały zmodernizowane. Przebudowano szatnie dla uczniów i wyposażono w nowe szafki. Wyremontowano i unowocześniono wszystkie sanitariaty oraz wymieniono kanalizację wewnętrzną. Sala gimnastyczna zyskała zupełnie nową nawierzchnię. Szkoły otrzymały także nowe meble do sal i na korytarze, a także wyposażenie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, komunikatory mowy, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne. W budynkach znajdują się doskonale urządzone specjalne pomieszczenia, sala sensoryczna oraz pokój wyciszenia. Na korytarzach zamontowano źródełka wody pitnej. Wykonano tak zwane zielone dachy, które wpływają pozytywnie na termoizolację budynku i redukcję strat ciepła. Zwiększenie efektywności energetycznej przekłada się na oszczędności finansowe. Szkoły korzystają wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, nie produkują smogu, są zeroemisyjne. Te rozwiązania przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych. Szkoły są miejscem bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich osób, w tym tych z niepełnosprawnością. Między innymi posiadają windę, platformę dla osób poruszających się na wózkach i przystosowane toalety. Przygotowane zostały specjalne miejsca parkingowe, podjazdy i tablica tyflograficzna dla osób niewidomych. Budynki są dostosowane pod względem architektonicznym i posiadają odpowiednią, kontrastową kolorystykę ścian. Ta ogromna inwestycja przyniosła imponujący efekt, który pozytywnie wpłynął na uczniów, rodziców i pracowników tych placówek.
A co mówią uczniowie i dyrektorzy szkół o odnowionych placówkach? Bardzo mi się podoba nasza klasa i korytarz, bo możemy grać w kosza. Moja szkoła jest super, polubię się bawić z kolegami i z koleżankami. W naszej szkole mi się najbardziej podoba to, jest dużo kwiatów, nasza klasa jest bardzo ładna, nauczycielki są bardzo miłe, w kantynie jest bardzo fajnie, w końcu mamy szafki. Nasza sala od WF-u jest bardzo fajna. W mojej szkole najbardziej podoba mi się nasza sala, ponieważ jest w niej dużo kwiatów. Podobają mi się też szafki oraz kantyna. I są bardzo miłe panie. No i to będzie na tyle. W grudniu 2022 roku rozpoczął się w naszej szkole wielki remont. Z trzech wielkich projektów: termomodernizacja, dostępna szkoła i Polski Ład. W styczniu 2024 roku mogliśmy wejść do szkoły w pełni ekologicznej, całkowicie bezpiecznej, ale przede wszystkim dostępnej dla osób ze wszystkimi potrzebami, specjalnymi potrzebami. Nasza szkoła ma piękny, skandynawski wygląd, nowoczesne wyposażenie, pełną bazę dydaktyczną do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć obowiązkowych, ale także wszystkich zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Myślę, że wszyscy, którzy do tej szkoły wchodzą, są zachwyceni i pełni podziwu. Dziękuję wszystkim za pracę, za ten ciężki rok i za to, że możemy w tej szkole pracować i się uczyć. Szkoła wcześniej przez uczniów i nie tylko, bo przez starość, od zewnątrz i od środka była zniszczona. Po remoncie szkoła jest zadbana i czysta. Uczniowie mają nowe klasy i nowe szafki. Podoba mi się to, że recepcja, pokój nauczycielski i tak dalej są podpisane, ponieważ rodzice i młodsze klasy na spokojnie dotrą do wybranego pomieszczenia. Nasza szkoła ocieplana jest przez pompy ciepła, więc temperatura jest idealna. Remont nauczył uczniów pomocy i wsparcia. Każda osoba angażowała się do pomocy i to nam pomogło osiągnąć dzisiejszy cel szkoły ekonomicznej, ekologicznej, energooszczędnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest ważna i nie trudna, a może dać dużo. Nieważne, czy wyremontowana szkoła, czy nie, ważna jest atmosfera, która tutaj nigdy się nie zmienia. Była i zawsze będzie z nami. Bardzo dziękujemy gminie Domaniów za tak pięknie wyremontowaną szkołę oraz dziękujemy pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły za cierpliwość i siłę, a uczniom za wytrwałość. Mamy nadzieję, że szkoła będzie tak piękna przez długie lata. Nasza szkoła jest już dostępna, a społeczność uśmiechnięta. Uczniowie i nauczyciele mogą w niej wiele. W sali językowej nowe sprzęty mamy i za ich pomocą na nowoczesne i bezpieczne zajęcia zapraszamy. W sali komputerowej dobrze się bawimy. Ze sprzętu komputerowego Facebooka szkolnego śledzimy. Dyrekcja tam ogłoszenia dodaje, a my je lajkujemy śmiale. Nowe krzesła obrotowe mamy, o 360 stopni się obracamy i na szkolne zmiany zapraszamy. W naszej szkole małe i duże dzieci segregują śmieci. Żeby ratować naturę, zbieraj rzeczy na makulaturę. Nie wyrzucaj bułki ani chleba, inni są głodni, pożywienia im potrzeba. To nasze hasło nowe po remoncie. Ekologicznie, energooszczędnie, ekonomicznie się bawimy, się uczymy. Szkoła uczy, bawi, wychowuje. Przed złym funkcjonowaniem w życiu dorosłym ratuje. Z jej pomocą dobrze wiemy, w życiu dorosłym sukcesy osiągniemy, za co bardzo wszystkim dziękujemy. Dla nowych uczniów kilka uwag mamy. Do szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza zapraszamy. W niej cudownych specjalistów mamy. Pani dyrektor swym uśmiechem wprowadza nowe zmiany, czego dzisiaj doświadczamy. Szanowni Państwo, w grudniu 2023 roku zakończył się remont, termomodernizacja naszej szkoły. Szkoła po remoncie zyskała nowe oblicze, a wraz z nim nowe hasło, które będzie nam towarzyszyć w ciągu lat.
Szkoła jest 3 razy E. Ekologiczna, ekonomiczna, energooszczędna, a przede wszystkim jest bezpieczna, funkcjonalna i dostępna dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Wierzbnie.